Cześć! W Polsce, jak i w większości państw położonych w podobnej szerokości geograficznej, w ciągu roku można wyróżnić cztery pory roku. Dostrzegalne zmiany dotyczą nie tylko aury zmieniającego się otoczenia, ale również i temperatury. Czy pogoda może wpływać na ataki dny moczanowej? Zapraszam na słów kilka o wpływie klimatu na podagrę. Dna moczanowa charakteryzuje się nawracającymi zaostrzeniami w wyniku odkładania się moczanu sodu w stawach. Dokumentuje się, że na te zaostrzenia wpływ mają czynniki dietetyczne, spożycie alkoholu czy stosowanie małej dawki aspiryny lub diuretyków. Jednakże na ryzyko zaostrzenia dny moczanowej mogą mieć także wpływ czynniki pogodowe, takie jak temperatura otoczenia i wilgotność. Dostępne nieliczne badania charakteryzują się sprzecznymi wynikami, ale skupmy się na faktach. Niższe temperatury mogą przyczyniać się do obniżania rozpuszczalności kryształów moczanu, co z kolei prowadzi do ich wytrącania, szczególnie w stawach dystalnych. Z drugiej strony, wyższe temperatury mogą indukować pocenie się, potencjalnie doprowadzając do odwodnienia i kwasicy metabolicznej, co w konsekwencji może wywołać zwiększony poziom moczanu w surowicy. Co więcej, efekty działania temperatury mogą być potęgowane przez poziom wilgotności. Jak wiadomo, wysoka wilgotność prowadzi chociażby do zwiększonego pocenia się, natomiast niska wilgotność może przyczyniać się do odwodnienia poprzez utratę płynów przez parowanie. Temperatura i wilgotność mogą również wpływać na ludzkie odruchy, np. picie większej ilości płynów, w tym napojów alkoholowych lub słodzonych cukrem podczas gorącej, wilgotnej pogody, co, jak wiadomo, może wpływać na ryzyko dny moczanowej. Zgodnie z popularnym trendem występuje większe spożycie alkoholu w cieplejsze dni. Analizując wyniki oparte na internetowej ankiecie w badaniu z 2014 roku, oceniającego relacje między temperaturą i wilgotnością, a ryzykiem występowania ataków dny moczanowej, można wyciągnąć następujące wnioski. Im wyższa temperatura w ciągu ostatnich 48 godzin, tym wyższe ryzyko nawracających ataków dny. Prawdopodobieństwo ataku wzrastało stopniowo wraz z podwyższaniem się temperatury otoczenia. Odwrotne zależności odnotowano analizując wpływ wilgotności. Im mniejsza względna wilgotność, tym ryzyko wystąpienia ataków dny wydawało się większe. Tak patrząc wnikliwie, można nawet ocenić, że ekstremalna wilgotność w porównaniu z wilgotnością na poziomie 60-74% wiąże się z wyższym ryzykiem nawracających napadów dny. Jeżeli uwzględni się oba te czynniki, temperatura i wilgotność, to zachodzi następująca zależność. Ryzyko ataków dny moczanowej jest większe przy wyższej temperaturze i niższej wilgotności. Autorzy badania podają, że szansa nawracającego ataku podagry jest dwukrotnie wyższa, gdy temperatura przekracza 21 stopni, a wilgotność względna jest niższa niż 60%, jeżeli odniesiemy to do warunków standardowych. Takie ryzyko wzrasta również przy połączeniu wyższej temperatury i wyższej wilgotności, jednak efekt jest mniej zaznaczony. Jak podają badacze, są to pierwsze badania o charakterze prospektywnym, które dostarczają dowodów, że zmienne pogodowe są istotnymi czynnikami ryzyka nawracających napadów dny moczanowej. Wobec tego warto uwzględnić te informacje, biorąc pod uwagę profilaktykę występowania ataków podagry. To nie zmienia faktu, że rzeczywiście niższa wilgotność może powodować odczucie chłodniejszego powietrza niż to jest w rzeczywistości właśnie z powodu efektu parowania. Wobec tego warto pamiętać, że loty długodystansowe mogą zwiększać uczucie suchości i ryzyko odwodnienia z uwagi na niższą wilgotność na pokładzie samolotu pomimo utrzymania komfortowych temperatur. Dlatego warto jest się przygotować przed taką daleką podróżą. Profilaktycznie i od zera. Tylko literatura uczyni z nas bohatera. Do usłyszenia.